Batman i inni. Następnego dnia Piątek obudził się późno i do tego z bólem głowy. Nic dziwnego. Do bladego świtu rozmawiali z Kobielą o Dolinie Bagiennej Trawy. Piątek miał tysiące pytań. Pochyleni nad mapami rewiru ustalali, gdzie znajdują się plantacje nasienne, a gdzie uprawy leśne, jaki obszar zajmują drzewostany rębne i którędy wiodą szlaki zrywkowe. Kobiela pokazał mu zakreślone czerwonym flamastrem użytki ekologiczne. Torfowiska, bagna, starorzecza, mikroskopijne oczka wodne i ostoje szczególnie cennych gatunków roślin i zwierząt. Piątkowi kręciło się w głowie od nadmiaru wiedzy. Jak będzie pan rąbał las po drugiej stronie rzeki, musi pan starannie wytyczyć szlak zrywkowy, upomniał stary leśniczy. Po drodze jest wiele stanowisk rzadkiego widłaka. Będę pamiętał, przyrzekł Piątek. No i pod każdym siedzi jakieś licho albo dziwożna, dodał Kobiela. To ich ulubiony matecznik. W takich chwilach Piątek łapał się za głowę. Wydawało mu się, że śni. Niech pan uważnie słucha, bo rano mnie już nie będzie, pouczał go stary leśniczy. Wybieram się na zasłużoną emeryturę. Sen zafundował mi wycieczkę dookoła świata, dodał, mrugając wesoło. Ale ja nie potrafię, jęknął Piątek. Leśne licha, dziwożny, błędne ogniki, utopce i wodniki, tego nie uczyli na studiach. Pokocha pan ten las tak, jak ja pokochałem, zapewnił go Kobiela. W razie czego wielki Leon panu pomoże, ma w lesie posłuch. Poza tym będzie pan miał jeszcze dwóch pomocników. Piątkowi zrobiło się nieco raźniej na duszy. W końcu dwóch wykwalifikowanych podleśniczych albo gajowych to nie w kij dmuchał. Jeśli każdy zajmie się swoim obchodem, powinien dać sobie radę. I niech pan nie zapomina o sześcioptaku, dodał na zakończenie Kobiela. Zostawiam panu profesjonalny aparat fotograficzny i czekam na wyniki. W zamian przyślę panu zdjęcie z plaży. Dobre sobie. Piątek odłożył na stół cenny aparat z wysuwanym teleobiektywem. Leżał tam już wielki pęk kluczy od leśniczówki i broloczek z kluczykami do starego gazika. On się będzie opalał na ciepłym piaseczku, a ja mam gospodarować w leśnictwie pełnym dziwacznych stworzeń? Kto to słyszał, żeby leśniczy przed wycięciem dębu ustalał, czy aby nie nocuje na nim driada? Przez chwilę chodził z kąta w kąt. W przelocie spojrzał tęsknie na telefon. A może zadzwonić do nadleśniczego Wasiukiewicza? Pomyślał. I powiedzieć mu, że rezygnuje, bo nie daje rady? Wyciągnięta ręka zawisła nad słuchawką. Ale zaraz Piątek wzdrygnął się na samą myśl o takiej możliwości. Rezygnacja pierwszego dnia? Wykluczone. A poza tym, zastanowił się, co ja mu powiem? Że nie chcę leśniczówki, w której odźwiernym jest niedźwiedź? Przypomniał sobie wielkiego Leona, który wczesnym rankiem zapukał do drzwi. Mało powiedziane, walił tak, że szklanki na stole się trzęsły. I tubalnym głosem poprosił o pożyczenie słoika miodu do pierwszego. Piątek pół godziny szukał miodu lipowego w spiżarce, aż niedźwiedź zaczął się niecierpliwić. Długo jeszcze będę czekał? Gdy wreszcie dostał słoik, burknął tylko. No, nareszcie. I sobie poszedł. Piątek był z tego powodu bardzo zadowolony. Czuł się niepewnie, gdy wokół leśniczówki kręcił się olbrzymi niedźwiedź. Nie wiadomo, co takiemu do łba strzeli, a przecież ja jestem zupełnie sam. Jęknął, wyłamując ze zdenerwowania palce. No, prawie sam. Dodał, obserwując Azję, która szybko zadomowiła się w nowym domu i beztrosko bawiła się gumową piłeczką. Nagle przypomniał sobie słowa Kobieli. Będzie pan miał jeszcze dwóch pomocników. No jasne, zawołał cieszony. Że też zapomniałem, przecież mam kogo prosić o pomoc. W tej chwili rozległo się leciutkie, choć zdecydowane pukanie do drzwi. Leśniczy zdrętwiał. Przyszło mu do głowy, że to Leon przyszedł po kolejny słoik miodu. Ale zaraz zbeształ sam siebie. To było bardzo delikatne stukanie, a niedźwiedź brutalnie walił z całej siły. Nacisnął klamkę i zdziwiony spostrzegł, że za drzwiami nie ma nikogo. Już miał je zamknąć, gdy usłyszał znaczące chrząknięcie. Spojrzał w dół i zdębiał. Na progu stał chłopiec w kusych porciętach i kraciastym kaszkiecie. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że chłopiec miał nie więcej niż 20 centymetrów wzrostu i ogonek.
W dodatku towarzyszył mu szczur w meloniku. Pan Piątek? Zagaił krasnoludek, bo to musiał być najprawdziwszy krasnoludek. Jestem Maurycy, a to mój kolega Ogryzek. Siema, rzucił niedbale szczur. Czym mogę panu służyć? Wydutkał Piątek, wydawało mu się, że śni. Nie pan nam, tylko my panu, poprawił go krasnoludek. My z Ogryzkiem zajmujemy się sprawami trudnymi i niezwykłymi. Ach tak. Wiemy, że zastąpił pan leśniczego Kobiałkę, który udał się na emeryturę, mówił dalej Malec. Przed wyjazdem prosił nas, żebyśmy się panem zaopiekowali. Wy mną? Zdziwił się Piątek i poczerwieniał na twarzy. Dopiero w tej chwili dotarło do niego, że te dwa mikrusy to właśnie pomocnicy, o których wspomniał Kobiela. Nie potrzebuję pomocy, zawołał głośniej niż potrzeba. A już na pewno nie od ledwie odrosłego od ziemi krasnoludka i myszy. Nie jestem krasnoludkiem, tylko skrzatem, upomniał go surowo Maurycy, dla którego była to najwyraźniej drażliwa kwestia. A poza tym rozmiar nie ma znaczenia. Nasza spółka detektywistyczna jest znana w całej okolicy, a nawet ciut dalej, zauważył z dumą szczur. Chyba detektywistyczna, mruknął Piątek. Facet nie wie, co to dedukcja, prychnął Ogryzek. Chodź, Maurycy, co będziemy tak stali? Zawrócił napięcie, odwracając się do Piątka plecami i właśnie wówczas stała się rzecz straszna. Azja, która do tej pory bawiła się piłeczką, spostrzegła niecodziennych gości. Przycupnęła, nerwowo poruszając ogonem, a potem z wyciągniętymi pazurami skoczyła prosto na szczurka. Leśniczy krzyknął tylko – Azja, nie! Ale było już za późno. To, co wydarzyło się potem, zapamiętał jak film wyświetlany w zwolnionym tempie. Ogryzek zrobił błyskawiczny unik, a gdy kotka wylądowała, orząc pazurami deski podłogi, wyciągnął coś zza pazuchy i w stronę Azji poleciała siwa mgiełka. Rozległ się dziki wrzask i oszalała z bólu kotka pogalopowała w stronę najbliższego drzewa. Gaz pieprzowy, wyjaśnił krótko szczurek. Bardzo skuteczna, niewielką odległość. No wiesz, oburzył się Maurycy. Jak mogłeś tak potraktować Kiciusia? A w ogóle skąd masz to świństwo? Z katalogu wysyłkowego, odparł Ogryzek. Był w numerze Zbrodnie i kary, miesięcznika dla wszystkich ambitnych detektywów. Wcale mi się to nie podoba, zaprotestował skrzat. My nie używamy przemocy. Tam, nie zgodził się szczur. Łobuzowi trzeba czasem przyłożyć. Czy ja wam przypadkiem nie przeszkadzam? Spytał słabym głosem Piątek. Jeszcze nie otrząsnął się po szoku, jakim był niespodziewany atak kotki. Przez chwilę oczami wyobraźni widział swoich gości jako jej ofiary, a teraz zaczynał żałować nieszczęsnego kotka. Nie, odparł bezczelnie szczur. My już sobie idziemy, zapewnił Maurycy. Pozwoli pan, że przedtem dam panu jedną radę. Proszę nie rozzuchwalać Leona. To taki typ, że jak da mu się palec, to od razu bierze całą rękę. Leśniczy Kobiela trzymał go krótko. Dobrze, dobrze. Piątek marzył tylko o jednym, żeby ci dwaj wreszcie sobie poszli. Gdy potrzebował pan pomocy, proszę dać sygnał latarkom. My na pewno przybędziemy. Tylko niech pan na noc zamknie okno, zachichotał Ogryzek, bo jeszcze przyleci do pana Batman. Tak, tak. Piątek zamknął za drzwiami drzwi. Piątek zamknął za gośćmi drzwi. Wierzę, że w waszym lesie mieszka Batman, a może nawet sam hrabia Dracula. Azja wróciła do domu dopiero po kilku godzinach. Widocznie tyle czasu potrzebowała, żeby upewnić się, że nic jej nie grozi. Cała nastroszona wyglądała jak wielka czarna miotełka do kurzu. Zresztą zaraz schowała się pod łóżkiem, być może właśnie po to, żeby powycierać znajdujące się tam kurze. Piątek westchnął ciężko i zabrał się do pracy. Na zmianę, przygryzając język i ołówek, analizował plany wyrębów i użytkowania przedrębnego, czyli pozyskiwania drewna związanego z pielęgnacją lasu. Zadanie nie należało do łatwych. Wszędzie pełno było terenów podmokłych, rozległych torfowisk, mułak, oczek wodnych i starorzeczy. A do tego ścięte drzewa trzeba było jakoś z lasu wywieźć. Tymczasem na pozostawionych przez Kobiele mapach wszędzie widniały adnotacje typu: uwaga, gawra niedźwiedzia Leona, nora borsuka Teofila, ostoja rysia Andrzeja, jakby tego było mało, chatka dziwożny Zuzanny, staw wodnika Mokrzyka, letnia rezydencja żabona Eusebiusza. Skąd w tej dolinie tyle rzadkich gatunków?
zastanawiał się Piątek, o tych bajkowych już nie wspominając. Kreślił i wyliczał w najlepszym, gdy znowu rozległo się walenie do drzwi. W progu stał Leon. W jego małych, przekrwionych oczkach błyszczała złość. Miód mi się skończył! Warknął gniewnie. Piątek zauważył, że Leon wcale się nie jąka. Chcę więcej! Strapiony Piątek podreptał do spliżarki i zdjął z półki największy słoik wrzosowego miodu. Wypaczył go wcześniej, miał nadzieję dodawać do herbaty, gdy nadejdą chłodne dni. Może mu wystarczy do rana, westchnął. W tym tempie ogołoci mnie ze wszystkich zapasów. Niedźwiedź wziął miód, odkręcił pokrywkę pazurzastą łapą i powąchał łakomie. Może być, zaburczał. Następny słoik proszę postawić na progu. Nie będę panu przeszkadzał waleniem w drzwi, pan przecież pracuje. Dziękuję, mruknął niepewnie Piątek. Ale Leon już go nie słuchał, odwrócił się i zniknął za bramą, oblizując pazury. Dałem mu palec, a wziął całą rękę, przypomniał sobie słowa Maurycego Piątek. Ba, całą łapę miodu. Leśniczy usiadł przy biurku, ale nie miał siły na dalszą pracę. Zresztą zrobiło się już ciemno. Uchylił okno i spojrzał w niebo. Nisko, tuż nad wierzchołkami świerków, lśnił księżyc w pełni otoczony rudą poświatą. Księżyc w lisiej czapie, na głowę ci nakapie. Piątek z żalem przypomniał sobie stare przysłowie. To znaczy, że jutro będzie padać. Wciągnął w płuca świeży, żywiczny zapach lasu. Na dzisiaj koniec roboty, zdecydował. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Umył zęby, zgasił światło i położył się spać. Po chwili spod łóżka wyczołgała się Azja, jednym susem skoczyła na poduszkę i zwinęła się w kłębek, mrucząc jak mały samowar. Śpij, kotku, szepnął Piątek. Oboje mieliśmy trudny dzień. Po chwili Leśniczy i Azja chrapali w najlepsze. Obudziło ich upiorne wycie. Piątek otworzył oczy i przez chwilę wsłuchiwał się w odgłosy nocy. Co to znowu? Jęknął. Ponownie rozległo się wycie, tym razem gdzieś blisko. Leśniczy poczuł, że włos jeży mu się na karku. Zdecydowanym ruchem odrzucił kołdrę i sięgnął po latarkę. Nagle poczuł, że nie jest już w pokoju sam. Coś mrugnęło, musnęło go w policzek. Kto tu jest? Krzyknął. Czego ode mnie chcesz? Znowu coś musnęło go w przelocie, jakby ktoś zawadził o czubek jego głowy końcem delikatnej firanki. Piątek drżącymi rękami zapalił latarkę. Ciemności nocy rozdarł snop światła. Leśniczy ujrzał olbrzymi cień, który runął prosto na niego. Drakula! Krzyknął. W tej samej chwili rozległ się przeraźliwy wrzask kotki. Azja wskoczyła mu na głowę i zatopiła pazury w czuprynie. Piątek upuścił latarkę, która potoczyła się pod drzwi. W jej rozchybotanym blasku widać było czarne skrzydło wampira, wspierającego się o ścianę, ogarniający cały pokój. Śmiertelnie wystraszony kot parskał i fukał. Piątek jak szalony wymachiwał rękami, usiłując strącić go z głowy. Wreszcie na czworakach wytoczył się z domu, po drodze chwytając latarkę. Na zewnątrz natychmiast zaczął nadawać sygnały alarmowe. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Oby tylko zobaczyli, szeptał sam do siebie. I pomyśleć, że to był taki mały nietoperz. Nerwowo uśmiechnął się Piątek. W życiu nie widziałem mniejszego. Karlik malutki to najmniejszy nietoperz w świecie, przyznał Maurycy. Szkoda, że nie widział pan borowca wielkiego. Zmylił mnie jego cień, wyznał ze wstydem Leśniczy. Ostrzegałem, żeby pan zamknął na noc okno. Zabulgotał w szklance ogryzek. Siedzieli w kuchni i popijali herbatę z miodem. Z pomocą ogryzka Piątek odnalazł jeszcze jeden mały słoik wrzosowego. Często tu tak sobie siedzieliśmy z pańskim poprzednikiem i popijaliśmy herbatkę, a czasem były też ciastka, zauważył znacząco Szczurek. Naprawdę? Westchnął Piątek. Postaram się o sernik na wasze następne spotkanie. O właśnie. I znowu daje pan się wykorzystywać, zaprotestował Maurycy. Dał pan mu palec, a on zaraz chce całą rękę, zupełnie jak Leon. Ale co znowu? Oburzył się ogryzek. Ja tylko tak... Wygląda na to, że jeszcze dużo muszę się nauczyć, mruknął Piątek. Jak to mówią, pierwsze koty za płoty, pocieszał go Skrzat. Nawet dosłownie za płoty, zauważył z cierpkim uśmiechem Piątek. Zdaje się, że Azja uciekła do lasu i nieprędko wróci. Wróci. W naszym lesie jej nic nie grozi. Ogryzek znowu zabulgotał w szklance. A te nocne wycie? Wzdrygnął się Leśniczy.
A to tylko Alfred. Maurycy wzruszył ramionami. On tak zawsze podczas pełni księżyca. Mówi, że zbiera go dziwna tęsknota. Muszę się jeszcze wiele nauczyć, powtórzył Piątek. Na początek odmawiać, zasugerował Skrzat. Szczurek zabulgotał w szklance. Nocne wydarzenia sprawiły, że Piątek spał kamiennym snem. Obudziło go dopiero głośne dobijanie się do drzwi. Miodu! Zażądał poirytowany wielki Leon. I to prędko, bo jestem głodny, a jak jestem głodny, to jestem zły. Leśniczy z uśmiechem przyjrzał się niedźwiedziowi. Co się pan tak patrzy? Zaniepokoił się Leon. Nie dostaniesz miodu. Odparł spokojnie Piątek. Nie? Nie. Na miodek trzeba sobie zapracować, wyjaśnił leśniczy. Wpadnij jutro rano i umyj mi samochód. Wtedy może dostaniesz mały spodeczek. Leon niepewnie podrapał się po głowie. To ja przyjdę jutro i wypucuję pańskie auto, zapewnił. Jakaś myśl wciąż nie dawała mu spokoju. Pan się mnie nie boi, to co? Nie, odparł krótko Piątek. Ja się nikogo nie boję, jestem leśniczym w tym lesie. Słuchaj dalszych przygód leśniczego Piątka w mediach społecznościowych Lasów Państwowych. Dziękujemy autorowi Pawłowi Wakule i wydawnictwu Literatura za udostępnienie książki.